czasów w ogóle czegoś takiego nie było jak prywatność. A w pewnym sensie całe nasze mieszkanie było jedną wielką łazienką. A właśnie, młody, jak u ciebie z dziewczynami? Co? To takie podobne do nas, tylko z długimi włosami. Serio? Nic? Zero? Nul? Wszyscy mówią, że miarą człowieka jest to, z kim się prześpi. A to nieprawda! Ja w twoim wieku to już z twoją matką... Co ci będę mówił? Dobra, powiem ci. Uważaj! Przepraszam. A o czym myślałeś? O nowych Gwiezdnych Wojnach. I tylko o tym. O niczym innym nie myślę. Jak weekend? Pierwszy raz jadłam sushi. O, jak? W porządku, surowa ryba. Ale się cieszę na tą dzisiejszą lekcję do życia w rodzinie. Będą nas uczyć o seksie. W sensie pozycje? Znam dwie. Ale czemu o seksie? Nie bój nic, Agata, to jest proste jak drut. No, czasami zakrzywione o 45 stopni. Hej! Ja tam wszystko wiem o seksie, z internetu. Nawet to, czego nigdy, przenigdy nie chciałbym wiedzieć. Nie wiem, ja myślę, że to może być przydatne. Prawiczek. Ha! Gej! Cześć. Wysokość 2 razy 17. A teraz obliczymy długość. Co się tak cieszysz? Zaczerwieniłeś się, jak powiedział o długości. Czaje, nie każdy może mieć rzeźbę niebios. O czym ty gadasz? No chłopie, kumpel z kumplem może pokazać o takich rzeczach. Ja 18,5 cm. A wcale to... Dżentelmeni nie rozmawiają o takich sprawach. No tak, ale jesteśmy w liceum. No i jesteśmy dość tępi. To nie wiem. Nigdy nie mierzyłem. Ale mam kilka pytań. Nie uciekniesz przed prawdą, dziecko! Czego ode mnie chcesz? Nauczyć cię życia! Nie za dużo rozmawiamy. Nie przez przypadek, Mariola, przerażasz mnie. No dobra. Jaki jest ten pierwszy raz? Bardzo długi, intensywny. Pełen pasji, emocji, potu i gorących ciał. Trwa od 10 do 15 sekund. Jak się nie zaśmiejesz, to nawet nie szczaisz ze skrzaniu. I miałaś orgazm? Dopiero z prawdziwym mężczyzną. Co tak długo robisz, kochanie? Mamo, odwal się, jestem dorosła! No a co z tą, no wiesz, prezerwatywą? No co ty, od pierwszego razu nie da się zajść w ciążę. Stary, od seksu na stojąco nie można zajść w ciążę. I jeszcze gdy zjesz chleb z chminkiem. Dlatego jest taki mały przyrost naturalny na Litwie. No nie wiem, to brzmi jak mit. Oj dziecko, jak ty jeszcze mało wiesz. Moje doświadczenie jest jeszcze ograniczone, ale uczę się. No nie wiem, nie wiem, nie znamy się. A zresztą... Plus całowałam się z Brykowskim. Ale Agata, to nie był prawdziwy pocałunek. Jak to nie? Był mokry. A ty byłaś mokra? Co tam oglądacie, dziewczynki? A to na lekcję, proszę pani. Mam nadzieję, że na biologię. Czy to normalna długość? Nie. I to tak wygląda? To filmy dokumentalne. Krystyna Czubówna powinna być narratorem. Wpisz hardcore gangbang. Musisz być pewny siebie. Męski. Jak ja. Zdecyduj się. Męski? Czy jak ty? Możesz się śmiać. Ale ja dotknąłem cyfru. Ale jak ja mam to zrobić? Jak tylko pomyślę o seksie, to już sądzę, że traktuję kobiety jak przedmiot. Chłopie, one to lubią. Panie, przede mną. Dziękuję. Patrzę na nią, pewnie miała mniej
seksu niż Berkowski. Cześć. Zostałam tu do was przydzielona właściwie wczoraj, więc nie miałam czasu, żeby się przygotować. Rozumiem, że nie mieliście jeszcze takich zajęć? Mamy takie zajęcia na co dzień. Tak, ogólnie otóż to. Po to tu jestem, żeby was uświadomić. Nie ufajcie żadnym mitom związanym z seksem. Słyszałam już wszystkie możliwe bzdury świata, na przykład to, że od plemników w jacuzzi można zajść w ciąży. Totalna prawda, tak urodziła się Nicki Minaj. Albo to, że masturbacja powoduje nadmierne obłosienie na dłoniach. Trzeba nosić rękawiczki. Oraz to, że rozmiar ma znaczenie. Teraz to chyba pani żartuje. Szacunkiem czytał. Przepraszam, dziecko, teraz ja mówię. Proponuję zakład. Jeżeli uda wam się wygrać, to tak, macie rację, te wszystkie mity to prawda. Jesteście dojrzali. Pewnie. Wystarczy, że będziesz powtarzać za mną i się nie zaśmiejesz. Deal? Deal. Penis. Penis. Vagina. Seks jest wspaniałą, ale też niebezpieczną rzeczą. I trzeba być tego świadomym i nie być chichoczącym się gówniarzem. Tak, przepraszam. Nauczy nas czegoś pani? Poczekaj. Najpierw łechtaczka. W froncie. Piersi. W froncie. Łechtaczka. Piersi. To co, idziemy na Gwiezdne Wojny? W sensie całą ekipą? No tak, pewnie. No, całą ekipą. Tak naprawdę uprawiałem seks tylko dwa razy. No, półtora. 15 cm i 2 mm to średnia długość penisa w erekcji. Zawsze zawyżają. Na stosunek seksualny poświęca się 85 kilokalorii. Im silniejszy mięsień kegla, tym silniej działa na członek. Brawo! Skąd ty to wszystko wiesz? Trzeba czytać. To dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia. Przepraszam za te teksty. Czasami myślę, że jestem mądra i jestem wredna. I tak jesteś mądrzejsza od większości dziewczyn. Może nie tej Mai, to chyba jakiś geniusz. Po prostu musisz zrozumieć, że seks to ciągły rozwój i nigdy nie wie się niczego na pewno. Okej, wiem już na pewno. Jesteś fatalny. Mhm. Kochanie, wszystko w porządku? Mamo, jestem dorosła! Pani, wbijajcie na Snapchat, przygotowani! O, przygotowani! Zapraszamy i pozdrawiamy nasze fanki!